Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim zmienia swój wystrój. Od najbliższego piątku w Galerii Sztuki będzie można oglądać pracę dwóch grup, supergrupy i antygrupy. Niby dwie różne ekspozycje, ale tak naprawdę jedna spójna wystawa, dialog dwóch różnych środowisk, środowiska wrocławskiego ze środowiskiem artystów bardzo świadomych legend polskiej sztuki, którzy też się znają, przyjaźnią, komunikują, nie rywalizują, nadal współtworzą polską sztukę. Antygrupa narodziła się spontanicznie w oparach wspólnych spotkań świąt podróży. Jej członkowie dbają o otwarty przekaz, choć najważniejsze są dla nich ich wspólne bycie i wewnętrzne poszukiwania. Każdy z członków ma specyficzny styl, jakby własny kierunek. Działam zwykle indywidualnie, a tutaj włączę nas po prostu, jak to się mówi, rodzinne konotacje. Posłuchujemy się jak grupa znajomych, bardzo blisko ze sobą działających. I nie narzucamy w momencie wystawy. To tak, bo na przykład sprawdzamy, że gdzie lepiej będzie wyglądać dana praca, na przykład to się wtedy jakby uzgadnia w ogóle. Ale jakby dobór pracy jest indywidualny. Antygrupa swoje prace zaprezentuje w trzech górnych salach. W czwartej znajdzie się ekspozycja reprezentantów środowiska krakowskiego, czyli supergrupy. Tworzą ją Jerzy Kosałka, Zbigniew Libera, Piotr Lutyński i Adam Rzepecki. Żeby mówić o danej wystawie, trzeba pamiętać, kto ją tworzy. Tworzą ją, tak jak powiedziałam, legendy, awangardy, ale też artyści o niezwykłych osobowościach, ale też niezwykłym poczuciu humoru, anegdoty. Artyści undergroundu krakowskiego, którzy w swojej dotychczasowej twórczości i pod wspólnym szyldem, ale także w przeszłości jako indywidualni artyści prezentowali, troszeczkę skandalizowali, zaciekawiali i bawili się z widzami. Wernisaż obu wystaw rozpocznie się o godzinie 19:00. Po nim na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury odbędą się dwa towarzyszące mu koncerty. O 20:00 przed publicznością zagra formacja Rdzenie 69, a godzinę później wystąpią Salkersi.